Podobno im więcej mamy na głowie, tym więcej jesteśmy w stanie zrobić. Faktycznie, czasami mogłabym się z tym stwierdzeniem zgodzić, ale bywają momenty, kiedy ilość zadań zaczyna mnie paraliżować, zamiast motywować do działania, co sprawia, że odkładam wszystko na później. Co z kolei sprawia, że zaczynam się martwić i stresować, bo zadania kumulują się w jeszcze bardziej przytłaczającą kupę. To dotyczy nie tylko obowiązków pracy, ale również tych domowych, nie wspominając, że na to wszystko nakładają się jeszcze działania związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, w szczególności Instagrama, który nie podchodzi łaskawie do tymczasowych nieobecności. Mimo wszystko polecam Wam od czasu do czasu zrobić sobie od niego przerwę, a o tym, jak przeprowadzić ją w miarę bezboleśnie, mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. Tak więc przez ostatnie półtora roku mój kalendarz wiecznie się zapełniał i trudno w nim było znaleźć dni, w których nie musiałabym czegoś zrobić. Zaczęłam otrzymywać sporo zapytań na temat tego, jak to wszystko ogarniam, wciąż szukając miejsca, żeby wcisnąć w swój grafik jeszcze więcej. Przeczytałam, obejrzałam i wysłuchałam naprawdę sporo materiałów na temat organizacji oraz zarządzania czasem, co zdecydowanie pomogło mi lepiej układać swoją pracę, chociaż to wcale nie oznacza, że znalazłam złoty środek. Jak każdy, momentami czuję się przepracowana i zniechęcona, ale to wszystko niewiele znaczy, gdy wiem, że to, co robię, ma sens nie tylko dla mnie, lecz również dla innych i jednocześnie przybliża mnie do osiągnięcia wymarzonego celu. I tego właśnie chciałabym Was dzisiaj nauczyć. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć świetny content i ogarniać media społecznościowe. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się organizacją czasu i próbą znalezienia go na wszystko, na czym tak naprawdę nam zależy. Mam tu również na myśli prowadzenie i rozwijanie Instagrama. Często bowiem odkładamy pasję, budowanie marki osobistej czy edukację na dalszy plan, tłumacząc się życiem w nieustannym pośpiechu, z drugiej strony dziwiąc się, gdy widzimy ludzi, którzy na przykład pomimo posiadania dużej rodziny nadal potrafią regularnie prowadzić konto na Instagramie. Moim zdaniem sprowadza się to głównie do odpowiedniego podejścia, przeorganizowania niektórych rzeczy i wyborów, których nieustannie dokonujemy. Jeżeli chcemy uczyć się skutecznie zarządzać naszym czasem i mieć go na rzeczy dla nas istotne, musimy na początku zdefiniować nasze wybory poprzez pryzmat wyznaczanych sobie celów, czym się teraz zajmiemy. Z pewnością zdarzyło się Wam już kiedyś wyznaczyć sobie jakiś cel. Być może było to na początku tego roku. Jak wiemy, w styczniu presja wyznaczania celów sięga zenitu. A może regularnie staracie się mieć z tyłu głowy coś, do czego chcecie dążyć, ponieważ nadaje to Waszemu życiu sens lub po prostu sprawia Wam frajdę. W sumie najlepiej, gdy te dwie rzeczy się ze sobą łączą. W taki właśnie sposób podchodzę do mediów społecznościowych. Już dawno przestałam myśleć o Instagramie wyłącznie jako o rozrywce czy miejscu dzielenia się swoją twórczością ze znajomymi. Niemniej nie pozwoliłam sobie stracić przyjemności z tego, z czym się wiąże rozwijanie profilu na tej platformie, dzięki czemu w 95% znajduję odpowiednią ilość czasu, aby się tym zajmować. Na tym właśnie polega wyznaczanie sobie celów. Należy się zastanowić, co nas najbardziej interesuje, jest dla nas ważne i sprawia nam przyjemność. Na tej podstawie definiujemy swoje cele, bo wtedy droga, którą musimy pokonać, aby je osiągnąć, będzie dla nas w większości czymś miłym, pozwalającym się nam rozwijać i cieszyć samego procesu, nawet jeśli cel nie zostanie zdobyty albo z czasem się zmieni. Jeżeli nigdy nie określaliście celów w ten sposób, spróbujcie na początku przeprowadzić ze sobą niezobowiązującą burzę mózgów i wypisać z jednej strony to, co Was interesuje i sprawia Wam przyjemność, a z drugiej to, kim chcielibyście być lub jak się czuć. Na przykład, jeżeli Waszym celem jest zbudowanie dużej społeczności na Instagramie, to możecie chcieć czuć się docenieni, stać się inspiracją dla innych lub po prostu rozpoznawalną w danym gronie osobą. Jeżeli zamierzacie założyć kanał na YouTubie, to być może po to, aby stać się autorytetem w danej dziedzinie albo poczuć wolność, gdy znajdziecie klientów i otworzycie własny biznes. Po wypisaniu wszystkiego, co przyjdzie Wam do głowy, zauważycie u siebie większą jasność i łatwiej Wam będzie przejść do następnego kroku, czyli zdefiniowania swoich najważniejszych celów. Jak definiować cele? Po pierwsze, wypracujcie wizję najważniejszego celu na najbliższe od 3 do 5 lat, czyli zastanówcie się, a najlepiej to sobie zapiszcie, kim chcecie być i gdzie widzicie siebie za tę
za te parę lat. Jednym z moich kilkuletnich celów jest między innymi niezależność finansowa, która przejawia się jako praca z dowolnego miejsca, możliwość częstego podróżowania, inspirowanie innych swoją twórczością. Następnie posegregujcie swoją wizję na cele związane z karierą, rodziną, mieszkaniem, a dalej rozbijcie każdy cel na krótsze etapy, tak aby móc w prosty sposób określić, co należy zrobić, osiągnąć w najbliższym roku. U mnie ten duży cel jest związany z karierą, więc co roku szukam nowych źródeł dochodów, które mogłyby mnie do niego zbliżyć i jednocześnie byłyby w zgodzie z moją pasją. W ciągu najbliższych 12 miesięcy chciałabym na przykład zmonetyzować kolejny kanał na YouTubie. W następnym kroku podzielcie cel roczny na zadania i podzadania i na tej podstawie skonstruujcie i wybierzcie dla siebie jeden cel główny i 2-3 mniejsze cele na najbliższy kwartał. A więc mój główny cel na ten kwartał to wypuścić 5 odcinków na nowym kanale, a 2 mniejsze to zdobycie 3000 subskrybentów na YouTubie i 25 tysięcy followersów na Instagramie. Jasne cele, których osiąganie będzie sprawiało Wam przyjemność, to dopiero początek w organizowaniu dla siebie czasu. Niemniej bardzo ważny, bo bez niego możemy błądzić po omacku i tracić nasze cenne godziny na zadania, które wcale nas nie interesują lub nie są nam potrzebne. Przyjrzymy się im teraz bliżej. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja uwielbiam tworzyć nieskończenie długie listy zadań na każdy dzień. Jeśli w moim kalendarzu widzę tylko jedno zadanie, to coś mi nie pasuje i czuję potrzebę dodania czegoś nowego. To niestety prowadzi do tego, że często wpisuję rzeczy, których nie musiałabym robić, bo nie są aż tak istotne, ale z drugiej strony są na tyle szybkie i łatwe do zrobienia, że wykreślenie ich z listy sprawi mi największą przyjemność. I to nimi zaczynam się zajmować na początku, bo są łatwe, co pochłania moją energię, odbierając ją jednocześnie od tych ważniejszych, ale czasochłonnych zadań. Wiecie, o co mi chodzi? Dlatego od niedawna zaczęłam stosować zasadę eliminacji, niejako wmawiając sobie, że im mam mniej zadań na dany dzień, tym lepiej. Jak to się robi? Zamiast wypełniać kalendarz nowymi zadaniami, zacznijcie wykreślać z niego, ile się da. Zacznijcie od wpisania w kalendarz swojej jednej najważniejszej rzeczy, która zbliży Was do głównego celu kwartalnego, co jednocześnie przybliży Was do celu rocznego i tak dalej. U mnie tą jedną rzeczą może być napisanie scenariusza, edycja filmu czy research do odcinka. Idea jednej rzeczy została fantastycznie opisana w jednej z moich ulubionych książek poświęconych osiąganiu celów, czyli Jedna rzecz Gary'ego Kellera. W dużym skrócie mówi ona o tym, aby się nie rozdrabniać, tylko skupić wyłącznie na tym jednym, najważniejszym dla nas celu, co, jak uświadamia nas autor, prowadzi równocześnie do zaburzenia równowagi. To moim zdaniem interesujące spostrzeżenie, ponieważ często słyszymy o dążeniu do idealnego balansu, co, gdy nie jest możliwe, zaczyna nas stresować albo przez co jesteśmy negatywnie oceniani przez innych. Jednocześnie z tą ideą z tyłu głowy łatwiej nam będzie eliminować niepotrzebne naszym zdaniem rzeczy. Jeżeli interesuje Was ten temat, to polecam Wam tę lekturę albo dajcie mi znać w komentarzach, a postaram się przygotować o tym bardziej szczegółowy odcinek na YouTube. A więc wracając do Waszej jednej rzeczy. Najlepiej, gdyby udało się Wam poświęcić jej przynajmniej pół godziny dziennie. Wieczorem nie włączajcie Netflixa, tylko napiszcie posty na Instagrama. Ranem nie przestawiajcie budzika, tylko zróbcie 20 pompek. Po obiedzie nie odpalajcie TikToka, tylko zadzwońcie do przyjaciółki. Uznajcie tę jedną zaplanowaną rzecz w kalendarzu za świętą i zróbcie wszystko, aby ją zrealizować. Oczywiście w większości przypadków będziemy mieć więcej niż jedną rzecz do zrobienia w ciągu dnia. Jeżeli nie jesteście pewni, co moglibyście wykreślić, bo kradnie Wam czas, zidentyfikujcie, jakie 20% zadań sprawia Wam największą przyjemność albo po skończeniu których zadań czujecie się najbardziej usatysfakcjonowani. Spróbujcie również podzielić swoją listę na 3 kategorie. Nienegocjowalne, nieistotne albo można je oddelegować. W ten sposób oczywistym jest, że tylko zadania z pierwszej kategorii będą warte poświęcenia im czasu. Omówię teraz skuteczny sposób na robienie więcej w ciągu dnia. Otóż zgodnie z koncepcją zaprezentowaną w książce Głodni czasu Laury Vanderkamp, wykorzystamy do tego celu przerwy. Na początku rozpiszcie swoje cele na drobne zadania i podzadania, które można zrobić w kolejno 30, 15, 10 i 5 minut. Gdybym chciała to zrobić z pisaniem scenariusza, to wyglądałoby to tak. Ogólny szkic to jakieś 30 minut. Przeczytanie artykułu lub obejrzenie filmiku w ramach researchu 15 minut. Napisanie intro 10 minut i wymyślenie tytułu 5 minut. Następnie przygotujcie sobie taką listę rzeczy, które możecie zrobić w 5, 10, 15 i 30 minut i miejcie tę listę zawsze przy sobie, wykorzystując ją na przykład, kiedy na kogoś czekacie, gdzieś dojeżdżacie czy gotujecie obiad.
Oczywiście krojąc marchewkę nie będę w stanie nic napisać do scenariusza, ale mogę posłuchać podcastu, z którego nauczę się czegoś ciekawego, co przyda mi się do mojego odcinka, lub jako post na Instagrama. Odkąd zaczęłam stosować ten koncept, to po pierwsze duże zadania wydają się znacznie prostsze i nie tak przytłaczające, a po drugie szybciej jestem w stanie się z nimi uporać. W odniesieniu do zarządzania czasem nie mogłoby u mnie zabraknąć kilku słów na temat odpoczynku. Może dlatego, że to nadal dla mnie największa trudność i jednocześnie staram się pouczyć samą siebie. Tak czy siak codziennie rano zastanawiam się, kiedy w ciągu dnia będę mogła sobie pozwolić na jakościową przerwę i co będę podczas niej robiła. Zazwyczaj jest to spacer, czytanie książki, drzemka, kąpiel lub przejażdżka rowerem po ulubione lody. Najważniejsze dla mnie to to, aby przerwa była jakościowa i pozwoliła mi naprawdę wypocząć, dlatego unikam w tym czasie wszelkich ekranów. Po takiej przerwie jestem z reguły w stanie wrócić do pracy i siąść do pisania scenariusza np. o 20, mimo tego, że jestem skowronkiem i najlepiej pracuje mi się rano. To nie byłoby możliwe, gdybym się dobrze nie wysypiała, na co również zwróciłam uwagę w jednym z moich poprzednich odcinków, który polecam w szczególności osobom lubiącym wcześnie wstawać lub tym aspirującym do wcześniejszego wywlekania się z łóżka. Link do niego zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. Podsumowując, to właśnie dzięki odpowiedniemu wyznaczaniu sobie celów, eliminacji niepotrzebnych zadań, sprytnemu wykorzystywaniu przerw i jakościowemu odpoczynkowi jestem w stanie systematycznie robić więcej i martwić się mniej. Przede wszystkim o to, że nie osiągam swoich celów, że nie mam czasu na rozwijanie pasji, czy że moje życie nie ma głębszego sensu. A jakie są Wasze sposoby na zarządzanie czasem? Jak dajecie radę regularnie prowadzić Instagrama? Podzielcie się proszę w komentarzach poniżej. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. Do usłyszenia niebawem. Cześć!